Uhu. Niebezpiecznie tu. Bardzo tu niebezpiecznie. Budynek gospodarczy, zobaczmy. Nie wygląda to za dobrze. To naprawdę wygląda źle. Tu już wchodzić nie wolno. Jest za duże ryzyko. Strasznie ruda jest ta woda. Czemu ona taka ruda? Yeah. Wejście tutaj to szalony pomysł. Oj, ten budynek mieszkalny to też już chyba jego ostatnie chwile. A jak tu byłem rok temu, to tak źle to nie wyglądało. A jeszcze drzwi były w miarę całe.
też jest ryzyko. Jest ryzyko, którego nie podejmę. Jest dobudówka. Kolejna dobudówka. Tylko możemy w miarę bezpiecznie wejść. Coś zaczęte, nieskończone. Wata, system ocieplania. Ruina postępuje. Byłem ostatnio, to te ściany jeszcze stały. Ale tutaj nie ma zaprawy. Tu użyto błota do budowy tej ściany. Może miał być to jakiś piec. Wszystko tu runęło. I to też zresztą runie. Lada chwila. Budowane na zasadzie chatki z gówna. Kto to używał tego? Do czego to miało być? Zamiast piachu dali ziemię. To tu mamy żelbetowy słup. Patrzcie Państwo. No, to już leci. To już leci. To ma jeszcze chwilę.
zapas pustaków. No, nie powstało, co miało powstać. Nie wiadomo z jakich przyczyn. No, ale ta konstrukcja mnie zaskakuje. Chatka z gówna. Otóż co tu się działo? Cała hałda szlaki tu jest. Z tego zrobili te pustaki. Co tu się wydarzyło? Ktoś powie? Czyżby wybrano stąd trochę tej szlaki i zasadzali się na następną część? No, spora hałda. Z tej szlaki robili właśnie takie pustaki. Sporo tu złomu. Mamy cegły, pustaki. Ewidentnie porzucono projekt budowy. Dlaczego? Pewne jest, że wejście tutaj do tych obiektów grozi śmiercią lub trwałym kalectwem.